coś mi się kamera wyłączyła. Jeśli chodzi o mięsność, tutaj na mięsność żywienie to jest pierwszy wpływ od tym czynniki tam klimatyczne i tak dalej w chlewni. No i genetyka. Jeśli chodzi o mięsność, tak naprawdę 2-3 lata temu to się wszystko bazowało około 57-58%. W przypadku dnia dzisiejszego, no mamy tutaj 59,9. Na kolejny mamy 60,5. Jakbym tam poszukał dalej, to było nawet 61 średnia. Mamy teraz tuczniki tak naprawdę genetycznie zróżnicowane, bo mamy BBZ razy Duroc, mamy Dambret razy Duroc i mamy PBZ, Dambret razy Duroc, więc tak naprawdę mamy od trzech różnych typów loch, ale no wynik końcowy tutaj jest o wiele lepszy. Jeśli chodzi o klasy, praktycznie wszystko nam się zamyka w SC i w E. Tutaj na tych dwóch przykładach faktur, na jednej mamy 25 sztuk w SC, 14 w E i 1 w U. Tutaj mamy praktycznie 50-50 S i E. Jeśli chodzi o ceny, no to niestety, ale na dzień dzisiejszy one nam troszeczkę spadają, w zasadzie troszeczkę, no 13 eurocentów dzisiaj zleciało, ale niestety te huśtawki są ostatnio dość częste. Jeśli chodzi tutaj o takie jakieś poszczególne mięsności, tak naprawdę największa tutaj 64,3, ale ona akurat była mała, ale tutaj chyba na tej fakturze była taka fajna sztuka, pokazówka. Teraz na szybko nie mogę jej znaleźć. Ile mamy tutaj? 103 kg po uboju i 63 kg mięsności. 66 na przykład tutaj ma sztuka, która po ubojowo miała 86-80. Jeśli chodzi o żywą wagę, jest to około 120 kg, 125 akurat na tych dwóch partiach, a tak to jest średnio gdzieś tam 120-135. No i powoli dojeżdżam tam z ostatnią, następną paszą maciorową. Jeśli chodzi o zboże, no praktycznie wszystko już tam się powoli kończy, no jęczmieniary kupujemy cały czas, ale pszenżyto się kończy, pszenica się powoli kończy, więc tak naprawdę akurat w tym roku przed żniwami wszystko powinno zejść. Mam 60 ton żyta hybrydowego, które jest z ubiegłego roku, ale to fajnie będzie się tam komponowało z mieszaniem świeżych zbóż. Zawsze ten pierwszy miesiąc, dwa miesiące trzeba coś tam jeszcze z ubiegłego roku mieszać, powoli schodząc, żeby po prostu nie dawać nie wiadomo jak dużo świeżego. Zresztą właśnie ktoś się o to pytał, dlaczego i w ogóle, no ale można mieć fajne, znaczy się nie fajne rewolucje żywieniowe, to jest taki... Te pierwsze dwa tygodnie są takie dość ciekawe, jeśli się w ogóle przechodzi ze starych zbóż na świeże, ale trzeba to jakoś sobie ogarnąć. Jeśli chodzi o śrutę sojową, znaczy no inaczej, jeśli w ogóle chodzi o śrutowanie, to praktycznie nie ma to jakiejś większej roboty. Długo już tego tak naprawdę też teraz nie robiłem, po jakiejś dłuższej przerwie, ale no fajna robota, bo przynajmniej sobie można troszeczkę pomyśleć, poprzeglądać neta w międzyczasie. Śruta sojowa też jest ciągnięta z silosu, ale akurat dzisiaj nam się skończyła, nie dowieźli świeżej partii i musiałem brać z Big Baga. Ale też właśnie jest ciągnięta z silosa, więc tak naprawdę jak nie trzeba przerzucać gdzieś tam zbóż, no to jest fajnie, spokojnie i jakoś to idzie, kręci się. Śrutownik to jest śrutownik Zuptor 15 kW, sąco tłoczący, mieszalnia dwutonowa, pionowa, no, jedni są za pionowymi, drudzy są za poziomymi, ma akurat tą pionową, jedziemy na premiksach i tak naprawdę, znaczy inaczej, to ona jest dwutonowa, ale te stare dwutonówki, one tam się mieści 1700, więc dwóch ton paszy my nie zmieścimy, tym bardziej na jęczmieniu. Ale no te 1500 tam spokojnie wchodzi i tak sobie akurat, jak widzieliście zresztą na recepturze, jest 1500-1250, tak sobie po prostu to dawkujemy. I dobra, będę leciał teraz do jęczmienia, więc coś tam jeszcze w jęczmieniu nagram trochę odnośnie tej śruty sojowej, bo no jest to głównie śruta, którą używamy, ale tak jak wspomniałem, używamy też
śruty rzepakowej, czy śruty, czy roślin strączkowych, jak są owsiane. Ale też ciekawą alternatywą jest śruta słonecznikowa. No po prostu trzeba to dobrze poskładać aminokwasowo. Ale też chciałbym się odnieść troszeczkę do tego, co uprawiamy, a co sprzedajemy. No i trochę przerzucenia jęczmienia Rego. Jęczmień Jary, jak wiecie, u nas spod odmianu wyleciał całkowicie. Nie sprawdza on się u nas na tych mozaikach. A to wysuszone, a to wysuszone, a to, że tak powiem, tak stałe pizdryki. I zazwyczaj 2 na 3 lata były zwalone. Jeszcze na tych lepszych kawałkach to fajnie, ale na tych gorszych, słabszych niestety kicha totalna. No i na tych słabszych wyszła kukurydza. Może na tych bardziej trudnych, o, powiem w ten sposób. No i w celu sprzedaży. Potem ten jęczmień za to jest tak naprawdę kupowany. Niektórzy nie czają tego systemu, ale dla mnie, jeżeli mam zbierać 2,5 czy 3 tony jęczmienia, to jest tak naprawdę marnotrawstwo pola. Totalnie bez sensu. Wolę, że tak powiem, zebrać więcej kukurydzy, też sobie rozłożyć trochę pracę. Z drugiej strony fajnym systemem żywienia jest żywienie kukurydzą mokrą, ale na razie po prostu nie chcę się w to bawić, bo to jest zupełnie inna technologia, inna zabawa, jeśli chodzi o żywienie. I tak naprawdę dla mnie często takim niezrozumiałym systemem jest to, że skarmia się wszystko, co się ma, a na przykład nie sprzedaje się, nie wiem, mam dużo pszenicy, mógłbym ją sprzedać na konsumpcję, to zamiast ją sprzedać, to jest tak naprawdę używana do żywienia. Można by sprzedać ją i w to miejsce kupić więcej, nie wiem, czy żyta, czy pszenżyta, które byłoby fajne w tuczu. I tak naprawdę jeszcze przy okazji zarobić. Podobnie ten schemat się pojawia często gdzieś tam w jakichś komentarzach. Po co nam rzepak? Po co ten słonecznik? Po co to było przesiewane? Jak było można zebrać już 1,5 tony czy 2 i już by coś było. No to jest totalnie bez sensu, no bo po prostu się nie opłaca. Jakbym miał zebrać z tamtego pszenżyta z 2 tony totalna kicha. No tak ryzyko tam zostało rozłożone i widać, że słonecznik naprawdę fajnie sobie radzi. A czy słonecznik zostanie u nas, czy będzie sprzedany, to się wszystko okaże. Tak naprawdę no mam kontakty, żeby gdzieś tam opchnąć na rośliny poplonowe, do mieszanek poplonowych. Jeżeli sypnie do 2 ton, to zostanie, bo koszty i tak dalej to będzie, że tak powiem, podzielone przez 2 i to nie przekroczy mi tam kosztów pewnie rzędu 1200 zł za tonę. Więc wtedy zostanie, bo sprzedaż po prostu będzie no mało opłacalna, ale w przypadku, gdy będzie ton, plon wyższy, tam 3 czy 3,5 tony, a tak chłopacy pisali, że na tyle na razie wygląda, więc wtedy będę sprzedawał, bo koszt produkcji samej tony słonecznika będzie o wiele niższy, to będzie oscylował, no przyjmijmy 600-700 zł, więc tak naprawdę będzie to się zupełnie inaczej kalkulowało i wtedy za to będę mógł kupić więcej komponentów typu, nie wiem, żyto, groch czy śruta sojowa. Więc tak naprawdę nie zawsze to, co uda nam się wyprodukować, musimy koniecznie skarmić i można gdzieś tam po prostu tym towarem, tym pieniądzem poobracać troszeczkę i przy okazji parę groszy jeszcze zarobić. A takie uprawianie na siłę, bo mamy hodowlę, jest totalnie bez sensu. Raz, że no, ta monokultura zbożowa, no to widać, że zagryza, że tak powiem, swoje dziecko. A druga sprawa jest taka, że no, ten podozmian musi być jakoś tam rozbudowany. Jak nie będziemy mieli podozmianu, to tak naprawdę za 2-3 lata nie będziemy mieli plonów. I co z tego, że będę miał więcej obsianego zboża, gdy tak naprawdę zbiorę go z większej powierzchni mniej niż mam go zebranego z mniejszej, ale z podozmianem, więc tutaj trzeba troszeczkę tych czynników sobie pozmieniać. Trochę nam się rozpadało, tak naprawdę fotowoltaika jak ruszyła, to zaczęło no padać. No, ostatnie 2 dni albo przepaduje, albo jest pochmurno, więc nie działano tutaj na full. W pewnym momencie było tam produkcji 10 kW, ale to no ładnie się rozpogodziło. Teraz mamy 0,38, ale też mamy godzinę już 19. No jest ciemno, więc tutaj
ilość promieni słonecznych jest o wiele, wiele mniejsza. Już i tak tutaj na dwa dni z hakiem wyprodukowała nam 121 kW, czyli gdzieś tam no już zarobiła kilkadziesiąt złotych. Wszystko okaże się tak naprawdę po miesiącu, po roku, jak tutaj będzie na dużo produkowała. Jeśli chodzi o produkcję, widzicie, zaczęła się ona około godziny 6, ale wtedy jeszcze słońce tak naprawdę było z tyłu instalacji i było tutaj na szczycie od 10 do 14. Potem zaczęło padać o 15, widać jak zleciała produkcja, ale no wszystko tutaj się okaże, jak to będzie hulało później. I no myślę, że jakiś tam bardziej szczegółowy film po prostu zrobię, jak już wszystko będzie, albo może inaczej, jak się dużo rzeczy po prostu wyjaśni i rozjaśni. Jeśli chodzi o sam sterownik, tutaj no widzimy, jaka jest produkcja i tak dalej. Też mam aplikację, ale jeszcze nie zdążyłem uruchomić. Jeśli chodzi o instalację, o tym na przykład tam jakoś często się nie mówi. Instalacja fotowoltaiczna lekko podbija nam napięcie, to chociaż zobaczcie, tutaj jest, no można powiedzieć, że w normie 237, ale lekko podbija napięcie, żeby po prostu, jakby to powiedzieć, wtłoczyć ten prąd do sieci. Problem pojawia się w przypadku, kiedy tych instalacji, nie wiem, na jakichś tam osiedlach, każdy ma zrobioną instalację, gdy instalacji jest bardzo dużo, wtedy to napięcie podbija. Często instalacje mogą się wtedy w takich skrajnych przypadkach, mówię o skrajnych przypadkach, nie jest to jakąś tam normą, wyłączać. Wtedy trzeba interweniować w energetyce, żeby po prostu obniżyli troszeczkę napięcie w sieci i wszystko wraca do normy, ale o tym akurat mało kto gdzieś tam mówi. I też można jakieś tam założyć jeszcze stabilizatory, nie wiem dokładnie, nie chcę mówić o tym, ale po prostu napięcie tutaj lekko jest przez instalację podnoszone. No a tutaj 121 kW, no wyprodukowane przez te dwa dni, to już kilkadziesiąt złotych oszczędności jest, więc można powiedzieć, że szrutowanie było na pół darmo. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, rolnik i profesjonalny.